nazywam się Maria Kaczanowska. Jestem teraz obecnie kierownikiem zespołu Haber. Zespół nasz pochodzi z Nielubi. To jest gmina Żukowice, powiat Głogów. Jest 9 lat już istniejemy. No, za rok będziemy obchodzili dziesięciolecie zespołu. No, śpiewamy różne piosenki, w zależności od okoliczności. Śpiewamy piosenki ludowe, folklorystyczne, biesiadne, kolędy pastorałki. Jak trzeba, to patriotyczne. Szykujemy na dożynki, na Dzień Matki. Zawsze śpiewamy, w zależności od uroczystości, szykujemy właśnie taki repertuar. No i chciałam zaznaczyć, że zawsze szykujemy jakieś ciągle nowe piosenki, wyszukujemy. Czy z książek, czy z internetu, czy nieraz gdzieś podsłuchamy. Mamy dobrego właśnie muzykanta, akordeonistę, że nawet znajdziemy nuty i on nam tą pioseneczkę zagra na głosy i wszystko, i wtedy jakoś to leci ta nasza praca. Szukamy stare piosenki ludowe, no żeby te pioseneczki piękne nie poszły w niepamięć. Chcemy je przekazać dla młodszego pokolenia i żeby młodsi dalej to osiągnęli. Nasze osiągnięcia to takie największe, to było zajęcie drugiego miejsca na przeglądzie zespołów i kapel ludowych w Stypułowie. Drugie miejsce żeśmy zajęli. Uczestniczyliśmy w tym roku we wiosennej edycji przeglądu piosenek kapel ludowych w Radio Wrocław, gdzie zajęłyśmy drugie miejsce. Nie mamy żadnego takiego kierownika, jakiegoś koordynatora, żeby nam tańce ułożył, instruktora. Wszystko po prostu szykujemy, wymyślamy same. Stroje wymyśliłyśmy same. To żeśmy dokupywały, troszkę lat trzeba było, ale już żeśmy troszkę to wszystko do końca dociągły. Także jako tako to się prezentuje. Nazywam się Krystyna Hacia. Pochodzę z Nielubi. Należę do zespołu 9 lat też, będzie teraz 10 rok. No oczywiście dla mnie już jako starszej osoby to te piosenki nauczyć się na pamięć to jest ciężko, ale jakoś tam pomału sobie dajemy radę.